Michał Marzantowicz, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z konwersją i magazynowaniem energii w jej różnych formach. Wydaje się, że zestawienie takich dwóch rozwiązań jak fotowoltaika, która jest w tej chwili wschodzącą technologią, z kotłami gazowymi, którym niektórzy już zaczynają wróżyć koniec, jest stosunkowo ryzykownym. Natomiast okazuje się, że wbrew pozorom te dwie technologie mogą ze sobą bardzo dobrze współistnieć i bardzo dobrze się uzupełniać. Dlaczego? Dlatego, że fotowoltaika ze względu na jej rosnącą popularność również zaczyna mieć problemy związane ze swoim sukcesem. Zdarza się, że lokalnie fotowoltaiki mamy już bardzo dużo i sieć elektryczna nie jest w stanie zagospodarować całej energii, którą z fotowoltaiki jesteśmy w stanie pozyskać. W tym przypadku w jakiś sposób musimy zmagazynować energię. W przeciwnym razie będzie tak, że instalacja fotowoltaiczna będzie wytwarzać energię, którą de facto my będziemy spuszczać do uziemienia w budynku. Czyli zainwestowaliśmy w instalację, zużywa się instalacja fotowoltaiczna, my z tego nie mamy żadnego zysku, musimy i tak zakupić energię elektryczną, a nie możemy jej wprowadzić do sieci. Sposobem na to jest jak najlepsze lokalne zagospodarowanie energii, tą część energii, jaką dostajemy z paneli fotowoltaicznych, a nie wykorzystujemy na własne potrzeby, możemy zagospodarować w postaci ciepła. Większość z kotłów kondensacyjnych jest w stanie współpracować z zasobnikiem ciepłej wody, a to oznacza, że jeśli tą część energii, którą nie zużyjemy na własne potrzeby w postaci energii elektrycznej, zmagazynujemy w postaci ciepła, będziemy w stanie ją wykorzystać czy w systemie ciepłej wody użytkowej, czy w systemie ogrzewania. To oznacza, że kocioł kondensacyjny będzie zużywał wtedy znacznie mniej gazu. Co więcej, w systemach z ogrzewaniem czy podłogowym, czy w systemach niskotemperaturowych może zdarzać się, że fotowoltaika będzie w ciągu chłodnego dnia w wystarczający sposób nawet pokrywać nam to zapotrzebowanie na cele grzewcze, ale również może nam zmagazynować energię ciepłą na noc. Więc zestawienie tych dwóch technologii niweluje nam jedną z wad fotowoltaiki, jaką jest nadprodukcja energii. I jest to również bardzo korzystne dla sieci elektrycznej, dlatego że mamy większe zagospodarowanie energii lokalnie, nie musimy wysyłać tej energii. Użytkownicy zapłacą wtedy niższe rachunki, dlatego że sporą część energii mogą zatrzymać dla siebie.